4 razy kominki, 2 razy piecyki gazowe i raz wentylacja. Tyle kontroli przewodów powinno odbyć się w ciągu roku w każdym z mieszkań lub domów jednorodzinnych. Tak niestety nie dzieje się zawsze. Brak kontroli prowadzi czasami do tragedii. Mimo że strażacy i kominiarze przypominają o podstawowych zasadach, wciąż dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń. W październiku odnotowano 2 razy więcej pożarów sadzy w kominie niż we wrześniu. 3 osoby straciły życie. Magda Sincewicz. Prawdziwy sezon grzewczy jeszcze na dobre się nie rozpoczął, a już doszło do kilku tragedii. Z roku na rok wraz z nastaniem pierwszych przymrozków drastycznie wzrasta liczba pożarów tam, gdzie nie przestrzegano podstawowych zasad. Jak się pali byle czym, jak się zakręca temperaturę na kotle i mało daje powietrza, no to potem się okazuje, że kisimy ten, popularnie mówiąc, ogień w piecu i ta temperatura nie jest właściwa na kotle i wtedy wytwarzają się substancje smoliste na kominie. Robi się tak zwana sadza mazista i to wtedy różne dziwne rzeczy wyskakują. Po czasie się to wysuszy, dostanie to ognia przez piec, czyli przy przypadku przez kocioł, do rury zapiecowej, do komina, ściągiem kominowym i podpala się taki komin. Wiele zależy od nas samych, bo nie chodzi tylko o to, czym palimy, ale też jak palimy. Równie istotne jest też dbanie o urządzenia grzewcze, bo to właśnie od ich stanu wiele zależy. Co roku Straż Pożarna w sezonie grzewczym, czyli od października do marca w województwie śląskim odnotowuje około 1000 pożarów związanych z urządzeniami grzewczymi, z czego praktycznie 90% to są pożary sadzy w kominach. I tutaj no, główną przyczyną jest niestety niedrożność tych kominów, czyli po prostu brak czyszczenia. Dlatego tak ważne jest regularne kontrolowanie przewodów kominowych, zarówno tych spalinowych, jak i wentylacyjnych. Czasem jedna wizyta kominiarza może uratować życie. W tym celu to się właśnie robi coroczne przeglądy, po to, żeby jednak ludzie byli bezpieczni, szczególnie ludzie starsi, którzy po prostu nie zdają sobie sprawy, że praktycznie nieszczelna, zanieczyszczona instalacja węglowa no, powoduje potem różne konsekwencje, prawda, jakieś czady. No i nieszczęście gotowe. Tak niewiele trzeba, by go uniknąć. Ja myślę, że trzeba po prostu trochę pomyśleć. Wystarczy. To nie boli. A może uratować czyjeś życie.